Witam wszystkich. Z tej strony Artur Przyszło, Marian Przyszło, członkowie zarządu OSP Międzylesie. Spotykamy się w samopołudnie chciałoby się powiedzieć. Był taki bardzo fajny film. Dzięki uprzejmości tego pana, który stoi tam za kamerą, w pierwszej kolejności mogliśmy dotrzeć do was. Cel był niebagatelny, ponieważ samochód, który za nami stoi, już niedługo zostanie zastąpiony przez młodszego brata, zabudowanego w sposób profesjonalny, dodatkowo 6-osobowego. To, co trzymam w ręce, słuchajcie, to jest wykaz wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się, aby nasz samochód, marzenie, stał się rzeczywistością. Tutaj jesteście wszyscy, którzy wyraziliście zgodę i przychyliliście się do tego, żeby wesprzeć nasz cel. Były też indywidualne na konto nasze bankowe i muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się, z jaką odpowiedzią spotkał się nasz apel. Dodatkowo w dniu wczorajszym, bo dzisiaj mamy sobotę, 6 czerwca, wczoraj uczestniczyłem w sesji Rady Gminy Władysławów, gdzie generalnie straże z gminy Władysławów otrzymały wsparcie na poziomie bez mała 40 tysięcy złotych, natomiast 5 tysięcy złotych przypadło naszej jednostce i tutaj stąd też chcę skierować gorące podziękowania do całej Rady Gminy, bo było to głosowanie, w którym wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za wsparciem. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez współudziału osób, które wprowadzają takie środki na sesję, czyli pani skarbnik, pani wójt. I to stało się rzeczywistością, więc słuchajcie, podsumowując naszą zbiórkę, z tych środków, które mamy dzisiaj na koncie, które udało nam się pozyskać, dokładając zrzutkę, którą finalnie kończymy kwotą 4000 zł, dodatkowo indywidualne wpłaty na konto na dzisiaj, w zasadzie na wczoraj, to jest kwota 480 zł, środki finansowe, które w formie dotacji zostaną przeznaczone na naszą jednostkę, to jest kwota 5000 zł, więc tak jak widzieliście w ogłoszeniu, kwota 11 tysięcy złotych nam pękła. Czyli możemy powiedzieć, że dzięki wam marzenia się spełniają. Ktoś kiedyś powiedział, że I have a dream. I to jest właśnie to, żeby mieć marzenia. I marzenia nie są po to, by marzyć, ale są po to, by się spełniały. I za to wszystko składamy serdeczne podziękowania. No, młodszy brat będzie u nas na placu, na pewno o tym poinformujemy, abyście wiedzieli, że pieniądze, którymi obdarzyliście i zaufaniem, którym obdarzyliście OSP Międzylesie, idą na właściwy cel. I jeżeli podejmujemy się jakiegoś wyzwania, to oczywiście je realizujemy do samego końca. Oczywiście, jeżeli tylko będzie nowe auto, ponieważ my jako jednostka staramy się wspierać przede wszystkim społeczności lokalne, uczestniczymy w różnych uroczystościach, natomiast głównie skupiamy się na przedstawianiu pierwszej pomocy naszym dzieciom. Robimy to przy okazji pikników strażackich. No, w tym roku nie wiemy, czy odbędzie się w takiej formie, jak zawsze się odbywał, bo staramy się co 2 lata taki piknik przed strażnicą robić. I głównie wspieramy w szkołach podstawowych, przedszkolach, pokazując dzieciakom to, w jaki sposób należy wzywać pierwszą pomoc, jak udzielać pierwszej pomocy, ale również dajemy możliwość dotknięcia węża prądownicy. Dzięki środkom otrzymanym w roku ubiegłym również dopasażyliśmy się, jeżeli chodzi o kwestie pierwszej pomocy. To tak w telegraficznym skrócie. Jeszcze raz serdeczne podziękowania już zupełnie na koniec, tak jak powiedziałem na początku. Nie dotarli byśmy do takiego grona, gdyby nie redakcja i osoba pana Michała Sidorowicza, który w tej kampanii nas wspiera i wisieliśmy, mówiąc takim językiem strony internetowe, na głównej stronie i dzięki temu mogliśmy do was dotrzeć w pełnym zakresie z tą informacją. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że przyczyniliście się do spełnienia naszego marzenia. A być może wkrótce będą następne, o czym, jeżeli tylko zrodzą się takie, to będziemy was informować na bieżąco. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.